Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moją kolekcję ścisków stolarskich, ścisków modelarskich i różnych innych rodzajów. Zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje rodzaje ścisków. Może zaczniemy od najbardziej klasycznych ścisków. Są to ściski typu F, są to ściski skręcane, standardowe ściski, bardzo dobre ściski, bardzo płynny docisk, nic dodać, nic ująć. Różne długości, różne wielkości tych ścisków. Są to naprawdę klasyczne ściski, które mam zawsze pod ręką. Skręcam i ściskam nimi materiał, wszystko co jest w danym potrzebne mi do pracy. Używam je w pracy i poza pracą, naprawdę bardzo dobre ściski. Przypuśćmy, chcę skręcić materiał z materiałem i przypuśćmy skręcić go na wkręty. Zazwyczaj używam takich ścisków, żeby dobrze docisnęły, ponieważ te ściski jednoręczne, te szybkie, to nie są takie precyzyjne do mocnego ściskania, a te jak najbardziej się nadają. Każdy zna te ściski, więc nie będę przedłużał, jedziemy dalej. Następnymi ściskami, które posiadam, są to ściski tak zwane jednoręczne, fajne ściski. Mają opcję jako pracy jako ścisk i mają opcję jako rozpierak. Wystarczy tylko rozkręcić śrubę i przerzucić na drugą stronę. Wtedy możemy zrobić sobie, przypuśćmy, żeby coś rozeprzeć. Nie ma z tym problemu. Tak jak mówiłem w wcześniejszych ściskach, w tych ściskach też są różne długości. Te są akurat jakieś średnie. Mam też bardzo długie z tego samego modelu. Bardzo szybkie. Szybka praca nimi jest. Nie ma z nim naprawdę problemu. Wszystko ściskam co popadnie, co mi potrzebne w danym momencie. Oczywiście tutaj jest system szybkiego przesuwu. Bardzo fajny ten przesuw jest. Nie ma z tym problemu. Oczywiście w zestawie są nasadki zabezpieczające plastikowe, dzięki czemu nie niszczy danego materiału. Nie musimy nic podkładać bezpośrednio pod ścisk, żeby coś docisnąć, żeby go po prostu materiału delikatnego nie uszkodziło. Ściski nie są drogie, ponieważ to jest taka standardowa półka. Tam w zależności od długości, tam ceny wahają się od najmniejszego chyba od 19 zł, nawet może taniej. W zależności od długości rozstawu. Tak jak widzicie, tu mam 90 cm na przykład najdłuższy. Bardzo fajny, ponieważ jakieś duże elementy mogę sobie ściskać, przypuśćmy nakleić, potem dokręcać lub na odwrót. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Więcej nie będę ich na temat nich mówił, ponieważ to są takie standardowe ściski, tak zwane jednoręczne, więc każdy wie o co chodzi. Następne ściski, które posiadam, są to ściski tak zwane szufladkowe. Są po większości używane do takich miejsc, jak na tych szyn, prowadnic i tak dalej. Bardzo fajne ściski, bardzo mi się często przydają. Jakąś maszynę przymocować, ponieważ to mają taki fajny bolec, lub jakąś prowadnicę, nieprowadnicę i tak dalej. Bardzo fajne ściski. Następne ściski, które posiadam, jest to ścisk taśmowy. Jest to ścisk firmy Stanley. Żeby Was nie skłamać, jego numer modelu to jest 83100. Bardzo fajny ścisk, tak jak mówiłem, taśmowy.
Wewnętrzny rozstaw ścisków jest 4,5 metra aż, więc możemy sobie śmiało jakieś tam nieregularne kształty możemy sobie skręcać. Oczywiście dwie blokady, bardzo fajna sprawa, dzięki temu możemy sobie śmiało zablokować tak, że nam się nic nie ruszy. Blokady są bardzo, bardzo, ale to bardzo mocne. Trzeba dobrze je rozruszać. I teraz co możemy przesuwać, jak chcemy tasiemkę. Oczywiście tasiemka jest ładnie zwijana na kłębku. Bardzo fajny, bardzo fajny motyw. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w rzeczywistości. Tylko muszę go kurde rozbroić, ponieważ się tak się zaluzował, że nie mogę go chama odbezpieczyć. O, już mam zluzowanego. Dobra, jest. Jak widzicie, nasadki kątowe się przesuwają. Są cztery rogi, tak jak można na przykład półkę naraz sobie skręcić, skleić, nie ma z tym problemu. Nie mam tu żadnych kwadratów, żeby wam pokazać, a jednak mam coś. Nie jest to pudełko, nie jest to półka, lecz pokażę wam, jak ten ścisk sobie pracuje. Rozwiniemy go na szerokość kantóweczki. Ja tu mam założony taki spinkę, tak, żeby mi się nie plątał ten ścisk. Ale jakby nie patrzeć, można sobie to rozkręcić, nie ma z tym problemu. Zobaczcie, jak to wygląda. Zrobię tak, żebyście widzieli, jak to wygląda. Mamy jeden róg, automatycznie mamy drugi róg, mamy trzeci róg. Mamy czwarty róg. Ściągamy sobie nadmiar taśmy. Pyk. O, zaciskamy. Oczywiście maszynkę. Drugą mańkę dokręcamy. Dzięki temu taśma nam się już naciąga. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Możemy sobie właśnie skręcić jakąś półeczkę, czy to będzie prostokątna, czy kwadratowa, czy jakaś tam nieforemna, nie ma z tym problemu. Ścisk bardzo fajny, ogumowany, mocowanie metalowe, więc naprawdę porządny sprzęt. Używam go dosyć często, jeżeli mam jakieś nieduże półki do skręcania, to naprawdę jak najbardziej się przydaje, ale jak się zaciśnie, kurde, ciężko go rozpiąć. Pyk, składamy go na miejsce, nawijamy i mamy ścisk złożony. Następnym ściskiem, który posiadam, jest to ścisk kątowy. Profesjonalny, również z firmy Stanley. Numer katalogowy to jest 83122. Bardzo fajny ścisk kątowy, jak sama nazwa mówi za siebie, możemy tutaj skręcić kąt prosty, nie ma z tym problemu. Bardzo fajna sprawa jest, ponieważ przy skręcaniu kąta 90 stopni mamy tutaj dwie dziurki, dzięki której możemy skręcić sobie z drugiej strony wkręty, żeby ten kąt nam się nie zruszył automatycznie. Bardzo fajna sprawa, jeżeli jest opcja taka, żeby po prostu sobie tego wkręta przykręcić i potem zamaskować go, to jak najbardziej warto przykręcić tego wkręcika. Ścisk jest cały lany, jest on z tworzywa metalu, stali, czy to jest znal, po prostu metal. Bardzo ciężki, nie jest lekki, więc naprawdę solidny. Rączka ogumowana,
Gwint oczywiście metalowy, nie żaden plastik, tworzywo, tylko praktycznie jest cały. Oprócz rączki, uchwytu, to jest praktycznie wszystko z metalu. Bardzo fajny ścisk, bardzo polecam. Na ostatni ogień idą ściski, tym razem to są ściski firmy Milwaukee. Bardzo fajne ściski. Zregulowaną oczywiście stopką dociskującą, bardzo fajne ściski na tak zwanym docisku sprężynowym, więc dopasowanie do poziomu ściskania jest naprawdę bardzo fajne. Ściski są z tworzywa plastiku. Numer katalogowy ich to jest bodajże 48, 22, 30, 24. Bardzo fajne ściski, rączki oczywiście ogumowane, bardzo fajnie się nimi ściska, zaraz wam zaprezentuję jakiś kawałek może płyty i płyty, o na przykład chcę skręcić sobie płytę z płytą, na przykład robię półeczkę, nie ma problemu z tym, naprawdę bardzo fajnie ściski się dopasowują do oczywiście kształtu powierzchni ściskanej, nie ma z tym problemu i dzięki czemu możemy sobie docisnąć i możemy, przypuśćmy sobie, tą półeczkę automatycznie skręcić lub ewentualnie jeżeli kleimy na klej, przypuśćmy walimy sztyfciarko i odstawiamy na bok, by nam sobie to przeszło. Bardzo fajne ściski, bardzo często ich używam przy takich właśnie rodzajach klejenia, łączenia, naprawdę bardzo godne polecenia. Są takie fajne jak klapcęgi wyglądają. Naprawdę bardzo fajny kształt, bardzo fajny design i co fajnego są naprawdę, ale naprawdę lekkie. Na ostatni ogień idą moje mini ściski, które używam bardzo często. Są to tak zwane ściski modelarskie. Bardzo fajne ściski. Używam ich bardzo dużo przy jakichś tam mniejszych, delikatniejszych klejeniach typu listeweczka z listeweczką, naprawdę nie ma z tym problemu. Bardzo fajne żabki, naprawdę bardzo fajnie się nimi ściska, naprawdę mają naprawdę mocno sprężynę, ten ścisk nie jest taki delikatny, naprawdę jest sprawny. Do małych jakichś listeweczek, nie listeweczek, modelarskich, nie modelarskich, jak najbardziej się przydaje. To by było na tyle. Jeżeli ktoś z was posiada jakiś rodzaj ścisków, które przedstawiłem na tym filmiku, to bardzo proszę o komentarze. Ze względu, że ceny wahają się w zależności od rozstawu, od rozmiaru danego ścisku, dlatego postanowiłem nie podawać tych cen. Z góry mówię, że ściski, które posiadam, to nie są jakoś tak wygórowane cenowo, jeżeli chodzi o wysokopółkę. Są to ściski, jedne są z niskiej półki, jedne są ze średniej półki, jedne są tak z wyższej półki. Dla mnie się sprawdzają, nieważna jest cena, czy one są droższe, czy one są tańsze, ważne, żeby po prostu robiły swoją robotę, nie zniszczyły się po tygodniu czasu, tylko posłużyły troszeczkę więcej.
Jeżeli ktoś nie oglądał moich poprzednich filmików, to oczywiście zapraszam do obejrzenia. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, to bardzo proszę tam na dole kliknąć czerwony przycisk, by być na bieżąco z moimi filmikami. Ja oczywiście zapraszam do mojego następnego odcinka, który będzie lada dzień. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam. Cześć.